Mecz Legii ze Stalą miał być rewanżem wojskowych za porażkę poniesioną w rundzie jesiennej w Stalowej Woli. Niestety, najstarsi kibice przychodzący na stadion przy Łazienkowskiej nie pamiętają tak słabej pierwszej połowy w wykonaniu gospodarzy. Czy nie denerwuje pana nieporadna gra Legii w tym meczu? No, nie powiedziałbym, że nieporadna. Chłopcy robią wszystko, żeby wygrać mecz. Mam nadzieję, że druga połowa będzie lepsza, że jednak nastąpią drobne zmiany i Janas dokona tego. Mecz jest do wygrania. Oczywiście Stal prowadzi typowy dla siebie defensywny styl gry, realizuje zadanie, ale tak jak powiedziałem poprzednio, mam nadzieję, że druga połowa będzie troszkę lepsza dla Legionistów i zobaczymy jednak bramki. Co muszą zrobić zawodnicy Legii, żeby ten mecz wygrać? Przede wszystkim rozszerzyć grę. Mam nadzieję, że zobaczę lewa skrzydłowego albo prawo skrzydłowego, który się trzyma typowo linii. Rozszerzyć grę, rozszerzyć całą obronę przeciwnika i będą tak zwane przerzuty. I wtedy wejście zawodników, kolegów w pole karne i będą strzały, będą bramki. Człowiek, o którym mówiono, że wydeptał ścieżkę biegając po lewej stronie boiska stadionu Wojska Polskiego, doczekał się bramki dla swego dawnego klubu. Leszek Pisz po raz kolejny udowodnił, że strzelanie rzutów wolnych opanował w naszej lidze najlepiej. Kilka minut później Jerzy Podbrożny pokazał, że nie ma lepszego napastnika w Polsce od marnowania 100% sytuacji podbramkowych. Desperacki zryw gości na szczęście dla Legii nie zakończył się powodzeniem. Po słabym meczu gospodarze utrzymali skromne, jednobramkowe zwycięstwo. Chłopcy podjęli walkę. Cieszę się, że w tak słabym personalnie zestawieniu podjęli walkę. No i nie jedna drużyna już się na Piszu poparzyła. Myśmy zdawali sobie sprawę z tego, że Leszek potrafi uderzyć. No i niestety stało się, chociaż przy odrobinie szczęścia, jeżeli wykorzystałby w ostatnich minutach Paweł Szafran sytuację, mogło być różnie, to znaczy myślę o remisie, ale z przebiegu gry wydaje mi się, że zespół pokazał, że stać go na walkę i cieszę się, że podjęli tą walkę, bo gdyby właśnie tak walczyli z Widzewem u siebie, to na pewno byśmy nie przegrali, a niestety stało się inaczej. W każdym razie teraz przed nami są bardzo dwa ważne mecze dla nas, z Wartą i z Olimpią, także w tych meczach musimy szukać punktów, a nie w Warszawie na Legii. Nie miał pan chyba dzisiaj dużo pracy w meczu ze Stalówką? Nie miałem, ale takie mecze zawsze są nieprzyjemne, bo nie wiadomo czego się spodziewać po tak słabych w sumie piłkarzach. Dlaczego graliście tak słabo w pierwszej połowie? No, graliśmy lepiej niż przeciwniki, to wystarcza. Zwycięzców się nie sądzi, nie wiem dlaczego mam się tłumaczyć. Czy pamięta pan mecz w rundzie jesiennej ze Stalą Stalowa Wola? Nie wyszedł wam chyba wtedy specjalnie dobrze? Nie wyszedł nam za dobrze. Dzisiejszy też nie był z całą pewnością pięknym widowiskiem. Pozostaje mi tylko cieszyć się, że wygraliśmy ten mecz i że z pomocą sędziów tak słaby zespół nie zabrał nam więcej punktów niż to uczynił.